Shane von Owieczkin czyta fragment powieści Milenko Jergowicza pod tytułem Wilimowski. Kiedy w 23 minucie meczu Ernest Wilimowski, chłopak z Katowic, wdarł się na brazylijskie pole karne, mijając pierwszego, drugiego i trzeciego obrońcę, a polski sprawozdawca, zupełnie oszalały, krzyczał Ezi, 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 bo tak nazwali Ernesta, Katarina już prawie nie pamiętała obrazy. Wtedy czwarty Brazylijczyk, wielki i ciężki Herkules, przewrócił Wilimowskiego. Tę scenę, którą sprawozdawca w ekstatycznym, nerwowym monologu ledwie był w stanie opisać, 70 kilka lat później będzie można zobaczyć na krótkich filmach przegranych ze starych kronik i rozproszonych w internecie migawkach z meczu podczas Mistrzostw Świata we Francji, ostatnich przed II wojną światową. Widzimy, jak Herkules w duchu ówczesnego rozumienia piłki nożnej łapie Wilimowskiego w pół i zapaśniczym chwytem rzuca na ziemię. Ezi na filmie pada, wali się na ziemię w trakcie precyzyjnie wykonywanej figury tanecznej, jaką nieczęsto się widuje, godnej ery tanga i Charlestona. Pada kilka kroków od bramki, niemal u celu, bo już brał zamach lewą nogą, żeby posłać piłkę do siatki Brazylijczyków, dzięki czemu jego zuchwały taniec, dawno już zabroniony w hitlerowskich Niemczech jako nieprzyzwoity, osiągnął doskonałość w tym ostatnim takcie. Piłka toczy się prosto pod nogi bramkarza i tak oto brutalny atak środkowego obrońcy niweczy i pozbawia sensu mocny, artystyczny gest. W tym tkwi istota piłki nożnej, w tej brutalności środkowego obrońcy, a nie w sztuce Ernesta Wilimowskiego. Dawid nigdy nie zobaczy kadru z tą sceną. Upadek piłkarza już zawsze będzie sobie wyobrażał tak, jak zdołał go opisać polski sprawozdawca. Za życia Dawida obraz wciąż jeszcze nie stanie się równie ważny jak słowo, zwłaszcza jeśli go nie widać. Wierzy się opowieści, nawet przedstawionej językiem niemych. W tej opowieści Ernest Wilimowski jest bohaterem 23 minuty. Wszystko, co ważne, zachowało się w słowach. Słowa pamiętają to, co człowiek zapomina. Sędzia podyktował 11. Zapadła straszna cisza, jak zawsze przed wielkim wydarzeniem. Polacy wśród publiczności, tysiące Polaków, więc jednak mniej niż miliony ludzi, które Dawid widzi w wyobraźni, przeważnie emigranci mieszkający we Francji, uciekinierzy przed taką czy inną władzą, przed królami, generałami i prezydentami, zdeklasowana szlachta, anarchiści, komuniści i desperaci wszelkiego rodzaju zamilkli, nie wiedząc co robić. Dotychczas śpiewali o Polsce, która wciąż jeszcze nie zginęła, choć samotna i opuszczona stoi w pustce, na ziemi niczyjej, między dwiema oddalonymi od siebie nieczułymi potęgami. A teraz nie wiedzą co począć, bo do piłki podchodzi zawodnik, który jak Wilimowski z narodowości nie jest Polakiem. Fryderyk Fritz Scherfke przygotowuje się do wykonania rzutu karnego. Krótko się koncentruje, jakby wciąż jeszcze była to tylko gra. Szybki i zrywny pędzi ku piłce. O czym w tej chwili myśli, czego się boi i czego pragnie poza tym, żeby strzelić gola, nikt się nigdy nie dowie. Chyba i on wkrótce o tym zapomni. Kilka lat później Fritz Scherfke, najbardziej opanowany zawodnik w polskiej reprezentacji, dlatego wybrali go do karnego, z oddaniem będzie służył w niemieckim wojsku. Widzimy go jako kierowcę szefów gestapo. Wozi ich czarnym Mercedesem z przyciemnionymi szybami po Śląsku, od miasta do miasta, w poufnych misjach, które odbywają się na rozkaz samego Berlina. To, co robią, jest straszne. Tak straszne, że ukrywa się to przed zwykłymi ludźmi, żeby nie stracili wiary w Niemcy,
żeby w strachu przed Bogiem się nie zbuntowali, żeby nie zwariowali. Fritz Scherfke siedzi w samochodzie i drzemie, czekając, aż szefowie wykonają swoją robotę, albo leniwie i obojętnie obserwuje w lusterku wstecznym, jak zabierają długobrodych mężczyzn w czarnych hałatach, ich żony i dzieci, całe rodziny, które straciły prawo do obywatelstwa. Fryderyk, który nazywa się teraz Friedrich, był dobrym człowiekiem, spokojnym i uprzejmym sąsiadem. I nadal jest dobry. Nigdy z własnej woli nie uczestniczyłby w takich okropnościach. Ale Fritz Scherfke jest sportowcem, polskim bohaterem, sąsiadem, który podbiega do piłki, żeby strzelić karnego w meczu z Brazylią, a robi to także w imieniu tych długobrodych ludzi w czarnych hałatach i ich żon w śmiesznych staroświeckich perukach. Tylko co począć, skoro przyszły takie czasy i skoro takie jest prawo? A prawo uchwalają mądrzejsi od nas, myśli Fritz Scherfke, czekając na powrót szefów. Tak samo myślą miliony ludzi. Oni są jednak niewinni, bo w 23, a może już w 24 minucie meczu z Brazylią nie biegli do piłki, żeby strzelić karnego. Fritza czyni odpowiedzialnym przed historią jego talent piłkarza. Ale on, leniwie patrząc w lusterko wsteczne, wciąż jeszcze tego nie wie. I nigdy się nie dowie. A może Fritz Scherfke pozna prawdę, kiedy go już nie będzie. Ale to jest inny Fritz Scherfke, który z tym z 5 czerwca 1938 roku ma niewiele wspólnego. Kiedy umieszcza piłkę na oznaczonym kredą białym punkcie, a potem oddala się od niej, wprawnym okiem mierzy bramkę i stara się przewidzieć zamiary człowieka, który stoi między słupkami i rozkłada ręce, żeby ją osłonić, Fritz ma zawartą trójstronną umowę z profesorem Tomaszem Mieroszewskim i Katariną S., właścicielką hotelu Orion. Tej umowy także nie jest świadom, tak jak nie będzie świadom innej, którą z własnej woli zawrze z gestapo. W tamtych latach Fritz Scherfke, tak jak Ernest Wilimowski, mówił o sobie, że jeśli chodzi o narodowość, jest górnoślązakiem, ani Polakiem, ani Niemcem, albo ściślej, i Polakiem, i Niemcem. Ich rodzinnym językiem był niemiecki, językiem publicznym polski. Między dwoma narodami niejednakowej liczebności, o różnej historii i kulturze, o odmiennych zbiorowych instynktach i narodowych maniach żyli górnoślązacy, którzy i jednych, i drugich znali od środka, czuli ich. Oni, wśród Polaków Niemcy, wśród Niemców Polacy, byli, w późniejszym rozumieniu, żywą figurą i metaforą tolerancji. Swoimi indywidualnymi losami, ale i wspólną górnośląską tożsamością wrośli między sąsiednie, tak różne narody, niby jakiś żywy cud, niby sosny nad niemieckim domem, które, wydaje się, wyrastają z nagiej skały bez śladu ziemi i pochylone nad przepaścią wytrzymują każdą burę i jugo, jakby żadna ziemska siła nie mogła ich wyrwać. Jak drzewko figowe, które 70 lat później rośnie w kamiennej misie pośrodku ruin hotelu Orion i każdego lata wydaje drobne owoce. Tak będzie dopóki trwa pokój, ale kiedy znowu wybuchnie wojna i zmusi ich, by swoją podwójność albo potrójność zredukowali do niepodzielnej jedności, wybierając z rozsądku przynależność do tych, wśród których będą mieli większe szanse przeżycia, górnoślązacy staną się albo zbrodniarzami, albo męczennikami, a potem wraz z końcem wojny znikną, jakby ich nigdy nie było i jakby tacy ludzie, Niemcy i Polacy zarazem, nie mogli na tym świecie istnieć. Scherfke kopnął piłkę. Długo leciała przez przestrzeń i czas. Tak długo, że Tomaszowi przemknęło przed oczyma i uleciało w niebo całe życie przeżyte z Żydówką Esterą i zakończone za przyczyną kleszcza. Życie,
któremu właśnie zamierzał się sprzeniewierzyć. Było to pewne, lekką nogą wykonane kopnięcie. Poprzedził je zwód albo mylące spojrzenie. Brazylijski bramkarz stał więc bez ruchu, kiedy piłka łagodnym łukiem, jakby rzucona dziecku, opadała ku jego bramce. Z radia dobiegało buczenie milionów. Tonął w nim głos sprawozdawcy. Niemcy, powiedział Tomasz i wzruszył ramionami, niczym łobuziak, kiedy wybije sąsiadowi okno. I oboje z Katariną roześmiali się, jakby to od początku był żart. Chłopiec patrzył na nich i się cieszył. Wszyscy wiedzieli, choć nikt nie śmiał o tym mówić, że i Dawid był zakochany w Róży. Ta miłość istniała od zawsze. Nie pamięta, by kiedykolwiek nie był w niej zakochany. Nie kochał jej tak, jak się kocha matkę. Nie, takie wyjaśnienia to bzdury, jakie dorośli lekkomyślnie wygadują o uczuciach dzieci. Kochał ją tak, jak chłopiec kocha dziewczynę. Do tej niezwyczajnej, a jednak żywej miłości, jak w bajce Oscara Wilda o szczęśliwym księciu, nie mógł dodać niczego prócz swojego serca. Był tego świadom. Albo nie przyszło mu do głowy, że inni oprócz miłości dają coś jeszcze. A teraz obserwował, jak ojciec i piękna Niemka, tak od niego odległa, patrzą na siebie, jak bawią się spojrzeniami i był z nim solidarny. Oni obaj mieli tajemnicę, której Dawid nie zdradzi. Ani w nocy, kiedy przed snem rozmawia z mamą Esterą, ani kiedy matka pojawia się w jego snach. Tych żywych, w których kiedy je śni, nie rozpoznaje snów. I tych drugich, kiedy wie, że wszystko, co się dzieje, jest tylko snem. Nigdy, w żadnych okolicznościach, nawet gdyby go zamknęli w ciasnym pokoju bez okien i drzwi, Dawid nie zdradzi tajemnicy ojca. Tak postanowił i oszalał ze szczęścia w 24 minucie meczu, kiedy Fritz Scherfke wyrównał wynik spotkania. Strzelony gol dodał Polakom otuchy. Speaker mówił teraz wzniosłym tonem. Budował zdania mocne i jasne. A kiedy wymieniał nazwiska brazylijskich piłkarzy, w jego głosie mimo szacunku dla arcymistrzów pobrzmiewała lekka nuta drwiny. Opisując grę Polaków, używał mnóstwa epitetów, z których przeważnie nie dało się zrozumieć, o co mu chodzi, ale czuło się, że dotyczą również życia sprawozdawcy i mimochodem na obrzeżach tej bohaterskiej walki opowiadają jego biografię. Ów tchórzliwy i gnuśny stary kawaler z dalekiej wschodniej prowincji, którą opuścił, ruszając za chlebem i osiadł w Warszawie, doczekał się swojej chwili i z tego historycznego miejsca gromkim głosem zaatakował wszystkich, którzy zwątpili w Polskę, w jej przetrwanie i ostateczne zwycięstwo. Trwało to krótko, bo kilka minut później Brazylijczycy strzelili gola, a wkrótce potem, zanim Polacy zdążyli się pozbierać, jeszcze jednego. Szło im to łatwo, więc z polskiej perspektywy patrząc, goli nie dało się uznać za nieszczęśliwy wypadek. Klęska nie wydawała się już historyczna, bo i moment przestał być historyczny. Ot drobna strata, jakie zdarzają się każdego dnia i nie są warte zapamiętania. Wielka metafora oklapła, zgasła i znowu stała się zwykłą grą, jak preferans czy domino, w której na końcu zwyciężają lepsi i zręczniejsi. Szwedzki sędzia dwoma krótkimi i jednym długim gwizdkiem ogłosił koniec pierwszej połowy. I tak oto wydawało się późnym popołudniem 5 czerwca 1938 roku Polska upadła, podczas gdy w dole, daleko nad morzem, kolory szalały jak na ekspronis jonistycznych paletach zdegenerowanych niemieckich i austriackich malarzy, których dzieła już zostały spalone na rozkaz pana Goebbelsa. Granatowy kolor wody mieszał się z apokaliptyczną purpurą zachodzącego słońca, a wokół wszystko się zieleniło i człowiek nieprzywykły, przybysz z północnych krain, miał nieodpartą potrzebę co chwilę przecierać oczy.
Tomasz zdjął okulary, przetarł oczy i głęboko westchnął. To z powodu czego postawili antenę i uruchomili odbiornik, z powodu czego, między innymi, przyjechali tu na koniec świata i teraz siedzą przed niemieckim domem, a z okolicznych zarośli obserwują ich spojrzenia całkiem zwykłych i pod każdym względem normalnych ludzi, skończyło się w 45 minut. Brazylia, Polska, 3-1. To było do przewidzenia. Wszyscy ludzie, a przynajmniej ta ich część, która w porannych gazetach czyta wyniki meczów piłki nożnej, byli pewni, że tak to się skończy. Tylko Polakom wydawało się, że musi być inaczej.